Uff, przeszliśmy razem szaloną drogę. Od peceta za 50 zł, który nawet potrafił odpalić jakieś gry w Full HD, przez zestawy z procesorami, którym konieczne było naklejenie jakiegoś adaptera albo taśmy termoizolacyjnej, aby można było mówić, że się do czegoś nadają. Kończąc na zestawie, który był nawet w stanie odpalić Cyberpunka przy nie najgorszych ustawieniach. I już teraz, w pierwszych sekundach tego filmu, mogę wam zdradzić, że chyba wreszcie mamy do czynienia z pecetem, który przede wszystkim jest tani, 500 zł jak podpowiada tytuł, a dodatkowo odpali wszystko, wliczając nowe gry. I to w rozdzielczości Full HD. Zapraszam do oglądania w szczególności tych z was, którzy mają ograniczony budżet i autentycznie szukają jakiejś inspiracji. Zanim przejdę do konkretów, kilka zasad. Zwykle zaczynam mówiąc, że wszystkie części są używane, ale w tym zestawie nie jest to prawdą, o czym później. W każdym razie, co do zasady, składamy peceta z części używanych. Na oferty polują tygodniami, ale nie licytuję i nie próbuję przekonać sprzedawców w serwisach ogłoszeniowych, że mam chorą córkę, jeśli wiecie, co mam na myśli. A pewnie wiecie. Reasumując, wybieram oferty za konkretną cenę i tylko taki sprzęt, który jest sprawny. Przynajmniej według deklaracji sprzedawcy. Do ceny końcowej nie liczę wysyłki, kosztów systemu operacyjnego, ani też gier czy trytek. A po co mi trytki? Dowiecie się później. Tam, gdzie nie muszę, nie kupuję podzespołów, a wykorzystuję to, co mam pod ręką. Dla przykładu nie potrzebuję 20 któregoś dysku talerzowego czy 12 zasilacza. Wykorzystam to, co już posiadam. Okej, bierzemy się do roboty. Zaczniemy od procesora. Od razu wiedziałem, że ten zestaw będzie zbudowany na bazie czwartej generacji Intela, bo trzecią przerobiliśmy w PC-cie za 400 zł, a konkurencyjne AMD z jakiegoś dziwnego powodu jest za drogie. Padło więc na procesor i5-4670, ewentualnie model SK na końcu, choć nie będzie to miało w naszym przypadku większego znaczenia. Nie dlatego, bo odblokowany procesor jest jakiś zły, czy kosztuje jakoś odczuwalnie więcej, przy dobrych wiatrach znajdziecie je w podobnej cenie, ale... Po pierwsze, płyta, na jaką będziemy mogli sobie pozwolić w tak budżetowym zestawie, i tak nie pozwoli na większe OC. A po drugie, wiecie, ludzie kupowali procesory SK na końcu z pewnego powodu. Zgadliście, bo dało się je podkręcić. Ja mój model z tej generacji strasznie przeczołgałem i nie wiem, czy kupowanie takiego procka to najlepszy pomysł na świecie. Z drugiej strony mówimy o niewielkich kwotach, więc może warto zaryzykować? Za procesor zapłaciłem 48 zł i tak jak mówiłem, za podobne pieniądze można nabyć wersję SK na końcu. Mi jednak brakowało w kolekcji gołego 4670, więc na bazie takiego procka zbudujemy ten zestaw. Procesor posiada 4 rdzenie, 4 wątki, bazowa częstotliwość to 3,4 GHz, turbo 3.8, do tego 6 MHz trzeciego poziomu, proces 22 nm, a maksymalne TDP to 84 W. Modelka różni się tylko tym, że posiada odblokowany mnożnik. Płyta główna, na jaką możemy sobie pozwolić, mieści się w zakresie cenowym od 50 do 100 zł. Wybrałem Gigabyte H81M S2 PH za 75 zł. Ale widziałem tańsze modele, które, co warto podkreślić, nie były wyciągnięte z jakiegoś OEM-a. Pamiętajcie, że te OEM-owe nie pasują często do zwykłych obudów i posiadają niekiedy własnościowe wtyczki, np. od zasilania. Zdecydowałem się akurat na taki model, bo płyta posiada dwa sloty PCI. Wam do niczego niepotrzebne, ale ja składam sobie skrzynkę do przechwytywania wideo i te dwa sloty są dla mnie kluczowe. Oprócz dwóch slotów PCI mamy tutaj jedno małe PCI Express i jedno duże. Format płyty to Micro ATX, podstawka to oczywiście LGA 1150. Chipset, jaki tutaj mamy, to H81 Express, a maksymalna ilość RAM-u to 2x8 GB DDR3 1600 MHz. Tutaj zrobimy przystanek. Składamy budżetowca, przypominam. Dlatego musimy się pogodzić z faktem, że szybkość pamięci DDR3, na jaką możemy liczyć w budżecie do 100 zł za płytę główną, to właśnie 1600 MHz. Mam tutaj płytę MSI Z87G41 PC Mate z chipsetem Z87 Express, gdzie można osadzić moduły DDR3 3000 MHz. Tylko że ta płyta po tych wszystkich latach kosztuje używana 330 zł. Jest to też płyta, w której gościł u mnie przez chwilę właśnie i5-4670K.
Wiadomo, że im szybszy RAM, tym lepiej, ale szybki RAM, zaskoczą Was, nie jest tani. A my, ponownie przypomnę, składamy budżetowca. Dlatego kolejnym elementem, jakiemu się przyjrzymy, to właśnie RAM. Sytuacja na rynku używek... dziwnie zabrzmiało. Sytuacja na rynku wtórnym jest zaskakująco absurdalna, bo wiem, że spodziewaliśmy się przynajmniej delikatnego oderwania od rzeczywistości, ale to, co zastałem, mnie mocno zaskoczyło. A przypomnę, że tych zestawów już trochę poskładałem i nie tylko na tym kanale. Okazuje się bowiem, że taniej jest kupić nową pamięć DDR3 1600 MHz niż używaną. Z jedną małą gwiazdką i czterema mniejszymi. I w kolorze żółtym. I na czerwonym tle. Mowa o chińskich pamięciach z polskiej dystrybucji, które można mieć za 67,5 zł. Ich marka to... Attention. Bo choć w ofercie było zaznaczone PuSkill, to nie widzę takich oznaczeń na moich kostkach. W każdym razie nie znalazłem za tyle dwóch używanych modułów DDR3 PC3 12800 o łącznej pojemności 16 giga. I co ciekawe, te pamięci są podobno nie najgorsze, co potwierdzają chociażby oceny tego sprzedawcy na Allegro, a testy, jakie znalazłem w internecie, to potwierdzają. Link do recenzji wideo umieściłem w opisie. Reasumując, w zestawie będzie 16 giga RAM-u. DDR3 1600 MHz. Znowu zapomniałbym o chłodzeniu procesora. To dlatego, bo w zestawie z płytą już był stokowy cooler. Ja jednak postanowiłem z niego nie korzystać. Za skromne 35 zł można zgarnąć Silentium PC Fera 2. Dobre, sprawdzone i w zupełności wystarczy do schłodzenia nawet lekko podkręconego 4670. Za takie pieniądze można zdobyć nawet nowe wiatraki, tylko zwróćcie uwagę, że mają one dwa ciepłowody, a Fera 2 ma ich 4. Więc kto co woli. Ja o każdej porze dnia i nocy wybrałbym używaną Ferę 2 niż nowe... to. Kolejna kwestia dyskową. Tutaj sobie poszalejemy, bo nie dość, że nie daje najtańszego wariantu, jaki się dało, to w dodatku dyski będą dwa. W takiej maszynie dysk SSD to wręcz wymóg, więc na system daję SSD-ka o pojemności 120 giga. Koszt 30 zł. Za niewiele więcej można zdobyć nowego, co pewnie będzie lepszym pomysłem, ale mnie studzi budżet, więc biorę używkę. Na dane wybrałem dysk o pojemności 1,5 tera za skromne 10 zł. Czy kupno takiego dysku za takie pieniądze będzie najlepszym zakupem w waszym życiu? Pewnie nie, ale ponownie ogranicza mnie zawartość portfela. Skoro więc tak dokładnie oglądam każdą złotówkę przed jej wydaniem, to nie będzie zaskoczeniem dla nikogo, że na obudowę przeznaczyłem okrągłe 0 zł. Przez cały czas pracy nad tym filmem znajdowałem ogłoszenia z darmowymi obudowami, a pewnie jak popytacie wśród znajomych, to też takową dostaniecie. Nie będzie ładna i tak dalej, ale spełni swoje zadanie. Ja użyję takiej oto obudowy, jakiś stary Cooler Master. Skoro mamy załatwioną kwestię obudowy, to płynnie przejdziemy do zasilacza. Taki, jaki nam wystarczy, mieści się w przedziale 500-600 W. Ten zakup zdecydowanie wymaga cierpliwości, bo budżet, jaki przewidziałem na ten cel, to 60 zł. A w takiej cenie można zwykle nabyć taki zasilacz, jakiego nie należy kupować, ani nawet brać za darmo. W każdym razie cierpliwych los wynagradza. Po dłuższych poszukiwaniach znalazłem kilku kandydatów. Na przykład Fil 2 o mocy 600 W, albo taki Thermaltake 500, albo Cooler Master o takiej samej mocy, czy taki Fortron 500 W, ale o 10 zł tańszy. Skusiłbym się nawet na takiego Neoteka 600. W celach prezentacyjnych użyję takiego oto Thermaltake'a, który był w obudowie. W dalszej części zerkniemy na wattomierz i sami się przekonacie, że 500 w zupełności tutaj wystarczy. Zatem na zasilacz przeznaczam 60 zł i jak widzicie, jest możliwe nabycie za tyle zasilacza, który nie sfajczy Wam domu. No może na tego Fila trzymałbym przynajmniej jedno oko otwarte. Został nam już ostatni komponent, grafika. Postanowiłem wykorzystać grafikę, którą sam męczyłem w takiej konfiguracji i tym samym wiem, że jest dobra. GTX 970. Ale aby fanom czerwonych było miło, zrobiłem alternatywną wersję tego peceta z grafiką, która była odpowiednikiem GTX 970. A przynajmniej cenowo jest dzisiaj jego odpowiednikiem. Mowa o modelu R9 380X. Przekonamy się, która z tych grafik okaże się lepszym wyborem dla budżetowej konfiguracji, która ma odpalać wszystkie gry w Full HD. Nie no, nie będę was czarował, R9 380X nie ma większych szans z 970, jest ich po prostu całkiem sporo na rynku wtórnym i są w podobnej cenie, więc wybrałem taki model do porównania. Prawdziwym odpowiednikiem GTX 970 jest prędzej model R9 290X.
a odrobinę lepszym jest model R9 390. Niestety obie te karty są zwykle dwa razy droższe niż te wybrane przeze mnie do testów. Zanim zaczniecie mnie linczować w komentarzach, zapomniałem o RX 570, to poczekajcie jeszcze chwilę. GTX 970 może być wasz za 170 zł i za podobne pieniądze można zdobyć R9 380X. Najtańsza sztuka, jaką znalazłem, kosztowała 150 zł. W obu przypadkach zalecany zasilacz to taki o mocy 500 W. Ja użyję modeli, jakie mam w kolekcji. Są to Asus Strix oraz Sapphire Nitro. Parametry kart widzicie na ekranie. Jedyne, co wymaga większego komentarza, to te 4 giga VRAM-u zielonych. Temat pewnie znacie, a jeśli nie, to odsyłam do artykułu w opisie. W wielkim skrócie, te grafiki mają tylko 3,5 giga szybkiego RAM-u. Jako taki off-topic i ciekawostkę dodam jeszcze, że ten Asusowy GTX 970 był dla mnie całkiem opłacalnym zakupem. Grafika kosztowała 1600 zł, ale załapałem się na promocję i GTX był mój za 1500 zł. Do gry dołączony był klucz na... Spędziłem popołudnie na próbie przypomnienia sobie tytułu, ale poległem. Może ktoś pomoże? Choć nie pamiętam, czy była to promocja sklepowa, czy taka oferowana przez Asusa czy Nvidię. Najprawdopodobniej był to jakiś Rainbow Six. Pamiętam jednak jak dziś, że zamieniłem dołączony kodzik na jagiełłę. Tym samym grafika kosztowała mnie 1400 zł. To nie koniec, bo chwilą po zakupie ogłoszono promocję. Posiadacze m.in. GTX-ów 970 mogli zgarnąć klucza na trzeciego Wieśka i Batmana Arkham Knight, które od razu sprzedałem koledze, bo miałem już Wiedźmina, a Batman mnie nie interesował. I tak realna cena spadła do 1200 zł. To jednak cały czas nie koniec, bo Nvidia i Asus ogłosili w tym czasie kolejną promocję dla posiadaczy nowych grafik z serii GTX 900. Zupełnie jakby Nvidia miała coś na sumieniu. Promocja polegała na tym, że rejestrowało się jakiś numer naklejony na kartę i zgarniało się klucz na nowego wtedy Tomb Raidera. Zgadliście, klucz od razu poszedł na aukcji. Pewnie też za coś około 100 zł. Nie pamiętam już takich detali, ale gra była wtedy nowością. I tak, GTX 970 kosztował mnie jakieś 1100 zł. Byli jednak tacy, którzy poszli dalej. Bo widzicie, w tej chyba ostatniej promocji był jakiś bug. To było niespełna 10 lat temu i szczerze nie pamiętam dokładnie w której. To w sumie nieistotne. W każdym razie ktoś się nie popisał i kiedy odpalono promocję w kolejnych rejonach świata, możliwe było wykorzystanie tego samego numeru seryjnego karty graficznej. Ten Tomb Raider, którego zgarnąłem, był z rejonu Australii. I o ile się nie mylę, na tym rejonie zabawa się nie kończyła. Chyba gdzieś na świecie był do zgarnięcia Assassin's Creed Unity. Wiecie, jest taka scena w Przyjaciołach, jak byli w Las Vegas i Joey się dowiedział, że na śniadaniu jest otwarty bufet i może sobie nakładać ile chce. Co skwitował tekstem w stylu: takim się odegram. I chyba wielu europejskich graczy też miało taki moment, jak się o tym dowiedzieli. Kto wie, może byli zdenerwowani faktem, że za wykiwanie ich na pół giga VRAM-u ich amerykańscy koledzy pewnie coś dostaną. No bo pozew zbiorowy był już wtedy w toku, a reszta świata dostanie figę z makiem. Jakieś pół roku później świat obiegła wiadomość, że każdy posiadacz GTX-a 970 ze Stanów otrzyma od Nvidii $30 żywej gotówki. To jednak cały czas nie koniec. Czytając komentarze w polskim internecie, widzę, że byli tacy, którzy poszli jeszcze dalej i znaleźli nawet sposób na zarobienie większej sumy. Tylko tym razem nie kosztem Nvidii, a innych użytkowników GTX-ów 970. Zamówiłem już 8 970 w sklepie z możliwością zwrotu. Nie myślałem, że wśród ludzi, którzy mają wolne 13 kawałków, znajdzie się taki cebulak. Żaden cebulak, tylko inteligentny, pozbawiony kompleksów polskości, młody biznesmen. Wpłacę 13K, wyjdę z 13700 na czysto. Proszę cię, nie mów nic o inteligentnym biznesmenie, bo się płacze ze śmiechu. Na początek przeczytaj sobie artykuł 405 do 414 kodeksu cywilnego, bezpodstawne wzbogacenie. Potem znajdź jakiś uczciwy sposób na zarabianie. Nie zapomnij zapłacić podatku dochodowego, biznesmenie.
Hashtag Janusz Biznesu. Jestem nowy w internetach, więc mam nadzieję, że sobie na wesoło trolujesz. Ale śmieszne są te wasze polskie kompleksy. Wszyscy na całym świecie tak robią. Już wiadomo, że czym biedniejszy region, tym takie procedery są częstsze. Mam nadzieję, że kiedyś się z tej wrodzonej małości i zdeklarowanego przez was samych poczucia gorszości od innych wyleczycie. Wracamy do tematu. Cały zestaw w zależności od grafiki kosztuje tyle. Jeśli komuś zależałoby na czasie i nie polowałby na najlepszą ofertę, to cena podskoczy o jakieś 50 zł na całym zestawie. Więc nie jest źle i raczej prosto taki zestaw poskładać. Aha, wspomniałem wcześniej o trytkach, albo trytytkach, jak kto woli. Te okazały się niezbędne, bo wykorzystany GTX 970 to dość masywna grafika i bez wspomagania opadała w takim stopniu, że wydawało mi się to aż niekomfortowe. Chwila zabawy i wsparcie dla GPU zrobione, a sam GTX trzyma się teraz pionu jak pijany płota. Przekonajmy się więc, co potrafi ten potworek. Testy zaczniemy trochę nietypowo, bo przyznam szczerze, że najbardziej mnie zastanawia, jak spisuje się ten chiński RAM, który może nie kosztuje tyle co miska ryżu, ale tyle co miska do ryżu już tak. Zanim jednak spocimy te kostki, to zobaczcie, jak one do mnie doszły. W takim oto OM-owym chciałoby się powiedzieć opakowaniu. Od razu dodam, że jest to plus, bo płacenie za ładne opakowanie to nie jest coś, co lubię praktykować. I zawsze biję brawo, jeśli producent szuka oszczędności właśnie w taki sposób. Najpierw sprawdźmy, z czym mamy właściwie do czynienia. Czy jest to jakiś typowy no-name i do tego leżak magazynowy? Otóż nie. Okazuje się, że pamięci zostały wyprodukowane w 2024 roku i są na kościach Samsunga. Od razu zaznaczę, że choć w testach i to dość intensywnych z temperaturami nie miałem problemów, to dobry radiator na pewno nie zaszkodziłby tym kostkom. I nie mówimy wcale o wysokich kosztach, z ciekawości nawet to sprawdziłem. Oto oferta na radiator na RAM z AliExpress za 4 zł. Z wysyłką. Dostawa trwała jakiś tydzień i do jakości radiatora nie można się przyczepić. Tylko jest mały, nie wiem jak to nazwać, bo niekoniecznie jest to minus. Powiem wprost, są to podróbki coolerów HyperX-owych RAMów. Nie wiem, czy to akurat mój sprzedawca takie oferował, czy jest to standard, ale trzeba się z tym liczyć. I przy okazji macie odpowiedź na pytanie, jakim cudem udało się wam kupić nówki HyperX w niesamowicie niskiej cenie. To prawdopodobnie chińskie no-name z radiatorem za 4 zł. Z wysyłką. Nie mam w zwyczaju testować osiągów pamięci, bo po prostu ufam temu, co jest na nich nadrukowane, ale tym razem wolałem się upewnić. Test User Benchmark twierdzi, że z ramami wszystko jest w porządku i działają tak szybko, jak powinny. Dla porównania, tak wyglądają wyniki dla markowych HyperX-ów. Fury DDR3 1600 2x8 giga. Jak widzicie, nasze no-name'y wypadają odrobinę lepiej. WoW-softowy RAM Benchmark również nie doszukał się nieprawidłowości, a pamięci otrzymały notę good. Wszystkie testy, jakie wykonałem, potwierdzają, że z RAM-em wszystko jest ok. Nawet Windowsowy System Assessment Tool podaje prędkość w spodziewanym wymiarze. Możecie się pochwalić w komentarzu swoim wynikiem, wystarczy odpalić PowerShell'a z uprawnieniami i wpisanie komendy widocznej na ekranie. Zamykam temat RAM-u. Ten produkt firmy chyba Puskill, choć kosztował niewiele, to daje radę. A musicie wiedzieć, że piszę te słowa już po kilkudniowym wałkowaniu różnych gier i benchmarków. I tak, wiem, że szybsze ramy byłyby lepszym pomysłem, ale po pierwsze, jak już mówiłem, płyta w tym budżecie i tak nie pozwoli na nic lepszego, a dwa, przeskok cenowy jest ogromny, a my składamy budżetowca. Idziemy dalej. Procesor. W wielorodzeniowym teście Cinebench R15 zastosowana i5 pokazała 558 punktów. Pewnie, że większa przewaga nad i5 z zestawu za 400 zł cieszyłaby bardziej, no ale nic nie poradzimy. W single core widzimy 153 punktów. Wyniki wersji R20 widzicie na ekranie. Jak można to podsumować? Cóż, rewelacji nie ma, ale chyba nikt się jej nie spodziewał. Procesor, który będziemy wałkować, ma ponad dekadę na karku i aby to podkreślić. Tak wyglądają wyniki z Cinebench R15 męczonej i5, a tak wyglądają wyniki Ryzena 5 3600. O ile w teście pojedynczego rdzenia wysłużona i5 trzyma się nieźle, albo przynajmniej godnie,
to w teście wielordzeniowym została przez tego budżetowego Ryzena zmiażdżona. A procesor ten kosztuje, bo cały czas jest w sprzedaży, trochę ponad 300 zł. Jeśli więc chcecie składać budżetowca z nowych części, to jest to dobry kandydat. Przechodzimy do testów grafik i od razu zaznaczę, że zdecydowałem się dodać drobniutkie OC. Na pierwszy ogień karta zielonych. Zegary podbiłem o 200 MHz na rdzeniu i 300 MHz na pamięci. I choć innym użytkownikom tych kart udawało się wykręcić lepsze wyniki, to mi niestety nie powiodło się w silikonowej loterii. To teraz wyniki. Fire Strike nie najgorsze 9279 punktów. Jednak ze smutkiem zwracam waszą uwagę, że to poniżej średniego wyniku dla takiej konfiguracji. Po podkręceniu mamy 10291 punktów. Może jednak to ocenie było takie subtelne jak myślałem. W każdym razie innym udało się wykręcić jeszcze więcej. W Time Spy uzyskaliśmy 3497 punktów przed OC i 3890 punktów po podkręceniu. To teraz przeskakujemy do karty czerwonych. Ech, AMD. Nie wiem jak zacząć ten segment, aby nie zostać posądzonym o bycie hejterem AMD, ale kurde, może tak. Grafiki AMD są zwykle lepiej wyceniane od tych od Nvidia. To wszyscy wiedzą. Jednak z mojego doświadczenia produkty te mają ukrytą opłatę. Przy czym nie płaci się jej w złotówkach, a w nerwach. I tutaj było nie inaczej. Problem wynika głównie z kwestii związanych ze sterownikiem. W przypadku Nvidia sprawa jest prosta. Wchodzicie na stronę producenta, pobieracie sterownik, dla 970 są cały czas nowe sterowniki i po chwili macie gotową do zabawy maszynkę. W przypadku AMD, po wejściu na ich stronę, po pierwsze dowiecie się, że nowy sterownik nie wspiera już modeli serii R9-380 i że trzeba pobrać jakiś starszy. Więc pobieracie. I już teraz wam zaspoileruję, że ten sterownik proponowany przez AMD jest tak stary, że połowa zaprezentowanych w tym materiale gier by się na nim nie odpaliła. AMD zwyczajnie oferuje nam sterownik, niby najnowszy dla tego modelu, ale nie jest to prawda, bo wystarczy zainstalować Snappy Driver Installer albo Driver Boostera, jak lubicie spam, i okazuje się, że istnieje o wiele nowszy driver dla tych grafik, dokładnie o 2 lata nowszy. Jest to frustrujące i na usta momentalnie ciśnie się nazwa tej miejscowości w Indiach. Wiecie, o którą chodzi. No ale okej, finalnie mamy w miarę nowy driver, a przynajmniej na tyle nowy, że wszystko z nim działa. R9 oczywiście też podkręciłem, jednak wyjątkowo subtelnie, bo mój model strasznie protestował przy nawet delikatnym OC. Wartości stabilne to plus 60 MHz na rdzeniu i plus 100 na pamięci. Przechodzimy do testów. Fire Strike notujemy 8634 punktów po OC. Przed było ich 8228. Ale co ciekawe, jest to rekord świata z taką konfiguracją. Nice. Przypomnę, że z GTX 970 mieliśmy po podkręceniu 10291 punktów. I to jest dobry moment, aby wspomnieć o RX 570. Wcześniej mówiłem, że AMD-mowskim odpowiednikiem dla GTX 970 są modele R9 290X i R9 390. Otóż jest jeszcze przynajmniej jeden i jest nim właśnie RX 570. Karta ta jest do zgarnięcia za podobne pieniądze jak R9 380X, a czasem nawet taniej, i uzyskuje ona całkiem niezłe osiągi. Na obrazku widzicie wynik Fire Strike ze wspomnianym wcześniej budżetowym Ryzenem. I teraz dobra i zła wiadomość. Dobra jest taka, że z takim GPU nie będziecie mieć problemów z nowym sterownikiem. Zła wiadomość jest taka, że RX 570 był lubiany przez cyfrowych górników, więc kupując taką grafę ryzykujecie. Ale jako iż operujemy na niewielkich kwotach, to może warto. Wracamy do testów. W Time Spy po OC widzimy 3272 punktów, przed OC 3119 i ponownie udało się pobić rekord świata. Wow! GTX 970 miał w tym teście 3890 punktów. Przeprowadziłem jeszcze test PC Mark 10. Z kartą zielonych uzyskałem 4423 punkty. Po wsadzeniu do środka grafiki AMD widzimy 4697 punktów. Od ciekawostka. Zanim przejdziemy do gier, zobaczcie jak prezentuje się ten zestaw na tle innych jakie składałem. Konkretnie są to osiągi z benchmarku Firestrike. Podsumuję to stwierdzeniem, że jest dobrze. Testy w grach podzieliłem na dwie części. Najpierw sprawdzimy, jak grafiki radzą sobie w tym zestawie przy użyciu benchmarków wbudowanych w gry.
Jak już wspomniałem, niespodzianki nie będzie. GTX jest lepszą kartą, a o ile lepszą? Zaraz się przekonacie, bo różnica w cenie niewielka, a dodam jeszcze, że nierzadko to modele R9 380X są droższe od GTX-ów 970. W każdym razie zainstalowałem szereg gier z wbudowanymi benchmarkami, które powiedzą nam dokładnie, o ile GTX 970 jest lepszy od R9 380X. W drugiej części sprawdzimy, jak grafiki radzą sobie w różnych innych grach, które wbudowanego licznika klatek nie posiadają. Muszę jeszcze dodać słowem wstępu, że wszystkie gry odpalam w rozdzielczości Full HD i dodatkowo w niektórych tytułach sprawdzam, jak radzi sobie FSR. Opcje, przy jakich odpalam gry, są różne i za każdym razem będę je podawał. Jeszcze taka techniczna uwaga. Gry nagrywam oczywiście zewnętrznym graberem, jednak nie jest on jakiś super. I o ile w normalnych zastosowaniach daje radę, to tutaj muszę podkreślić jego słabe osiągi. Bo gameplay z gier odpalonych z pomocą FSR wygląda w rzeczywistości zauważalnie lepiej niż na moich nagraniach. Miejcie to na uwadze. Zamiast dzielić ekran na dwie połowy, na głównym planie wyświetlony będzie zapis w parze z GTX-em, a wynik z karty od AMD będzie wyświetlony w prawym dolnym rogu. Testy zaczynamy od gry Batman Arkham Knight. Wszystkie opcje ustawione są na maksymalne. Pod GTX-em 970 gra wykrzesała z siebie 94 FPS-y, a pod R9 mamy średnio 90 klatek. For Honor ustawiłem opcje ekstremalne, to zasugerowała sama gra. Pod 970 średni klatkaż oszacowano na 82,39. Pod 380X mamy natomiast 58,98 FPS-ów. W remasterze Age of Empires 2 ustawiłem opcje graficzne na Ultra. Niewiele mówiący wynik dla GTX-a 970 to 1218,7. Czegoś tam. Dla grafiki AMD jest to 1213,4. Średnia ilość klatek w benchmarku gry Rainbow Six Extraction po wybraniu średniego profilu graficznego to dla 970 99 klatek, a dla 380 71. Ghost Recon Breakpoint ustawiłem na minimalne, aby pod Radeonem też wyświetliły się akceptowalne klatki. I tak, pod kartą zielonych mamy ich średnio 84, a pod kartą czerwonych widzimy 61 FPS-ów. W Borderlands 3 ustawiłem detale na średnie i przełożyło się to na 75,56 klatek w przypadku GTX-a i 57,85 klatek w przypadku grafiki AMD. Na obu kartach przy takich detalach zdarzają się mikroprzycięcia. V-Sync i zablokowanie klatek na 60 wskazane. Profilaktycznie w TIFFie ustawiłem opcję na średnie, ale chyba możemy sobie tutaj pozwolić na więcej, bo średnia ilość klatek z GeForce'em to 96,4, a z grafiką czerwonych 82,6. Skull and Bones to jedna z nowszych gier w tych testach. Detale po środku i w benchmarku zyskujemy średnio 47 klatek pod GTX-em i podobnie, bo 45 klatek pod Radeonem. Bonusowo dodam, że po aktywowaniu FSR-a przy średnich detalach w trybie performance pod 970 mamy średnio 61 klatek, a pod 380 jest ich 56. Benchmark zaszyty w Strength Brigade przeprowadziłem z opcjami graficznymi na poziomie średnim. Wynik pod GTX-em to 118 klatek, a pod R9 99. W Total War Warhammer 2 ustawiłem detale średnie. W parze z grafiką od NVIDII widzimy 72,1 klatek, po zmianie na grafikę od AMD widzimy 53,7 FPS-ów. Na ustalenie opcji w Horizon Zero Dawn poświęciłem bardzo dużo czasu i od razu zaznaczę, że korzystanie z profili graficznych bez dłubania w nich nie jest tutaj najlepszą opcją, ale w celach testowych nie będę kombinował. Pod GTX-em przy detalach średnich widzimy wynik 63 klatki na sekundę, pod 380 jest ich 50. Zabawa z FSR daje pożądane rezultaty. Przy profilu zrównoważonym pod kartą zielonych mamy średnio 70 klatek, a pod 380 67. Moja rada dla wszystkich, którzy chcą bawić się tym tytułem na podobnej konfiguracji, to podbicie detali na wysokie i zablokowanie klatek na 40, i to bez FSR-a. Maksymalne detale, na jakie możemy sobie pozwolić w grze Hitman 2 na tej maszynce, to średnie. Z grafiką od NVIDII uzyskujemy wtedy 69,94 klatek, a u konkurenta jest ich 61,76. W Metro Exodus połasiłem się na profil graficzny o nazwie Normal. Pod GTX-em średnia ilość klatek to 58,98, a z grafiką AMD średnio 50,44. Sufitem dla Callisto Protocol są opcje średnie. 970 uzyskuje przy takich nastawach 61,75 FPS-ów,
a 380-51,61. FSR niespecjalnie tutaj pomaga. Na poziomie zrównoważonym widzimy kolejno 66,27 klatek i 57,79. W Godfall również ustawiłem profil detali graficznych na średnie. Pod GTX-em wynik to 82,5, pod Radeonem 70,2 klatek na sekundę średnio. Po włączeniu FSR-a na poziomie zrównoważonym w parze z kartą zielonych uzyskujemy 122,1, a w przypadku karty czerwonych 98,9. Total War Troy po ustawieniu detali średnich pokazuje nam przyzwoite 107,8 klatek pod GTX-em i akceptowalne, ale wyraźnie gorsze 73,1 klatek pod grafiką AMD. Benchmark w Dragon Age Inquisition po ustawieniu najlepszych opcji, jakie się dało, pokazuje pod 970 wynik w postaci 64,6 FPS-ów, pod R9 44,2. Wiem, co sobie pomyśleliście, że powinienem odpalić ten tytuł pod API Mantle, wtedy byłoby sprawiedliwie, bo to API miało lepiej działać z grafikami AMD. Jasne, oto wynik. AMD. It's in the game. Not. A na poważnie, Mantle, które dało życie Vulkanowi, nie jest wspierane na tak nowych sterownikach i na tej serii Radeonów. Średnie detale to maks, na jakie możemy sobie pozwolić w grze Far Cry 6. Właściwie to tryb średni to odrobina za dużo, bo przekraczamy już budżet pamięci wideo. Wypadałoby więc zjechać z kilkoma opcjami. W każdym razie pod GTX-em widzimy średnio 61 klatek. Pod 380 notujemy niewiele gorszy wynik, bo średnio mamy 52 FPS. W Mortal Kombat 11 ustawiłem najlepsze możliwe detale i mamy remis, bo w jednym i drugim przypadku mamy średnio 59 klatek na sekundę, czyli maks, na ile pozwala gra. Deus Ex Rozłam Ludzkości nie protestował, jeśli wybrałem profil graficzny wysoki. I tak z GTX-em mamy średnio 66,5 FPS-ów, a pod 380 jest ich średnio 53,1. W Chernobylite pogramy tutaj nawet z detalami ustawionymi na Ultra, pod warunkiem, że dodamy do tego FSR na poziomie zrównoważonym. Przy takich ustawieniach pod kartą NVIDIA wyciskamy średnio 85,99 klatek, a pod grafiką czerwonych 58,31. Bez FSR-a też tragedii nie ma, pod GTX-em 58,8, a pod Radeonem 38,22. Shadow of Tomb Raider przy średnim profilu graficznym wykrzesał z siebie wynik w postaci 72 FPS pod GTX-em, pod grafiką AMD 60 klatek. Z góry założyłem, że World War Z będzie wymagał zjechania z detalami do niskich, ale racji nie miałem, bo przy takich ustawieniach mamy aż 143 klatki, po przełączeniu na średnie mamy 97 FPS-ów. Natomiast pod Radeonem bez pomocy FSR w World War Z tutaj nie pogramy, i to nawet po zjechaniu z detalami na minimalne. Problemem są przestoje, bo ogólny wynik klatkowy jest niezły. W każdym razie gra w takiej formie jest niegrywalna, choć można się jeszcze ratować włączeniem V-Synca. Ale po ustawieniu profilu graficznego na detale wysokie i FSR na poziomie zrównoważonym, pod 380 widzimy 94 klatki średnio i mikroprzycięcia znikają. Dobranie pod swoje potrzeby ustawień w Cyberpunku zajmie pewnie każdemu dłuższą chwilę i mi też zajęło. I szczerze, nie wiem, przy których opcjach bym został, więc sami zdecydujcie. Po ustawieniu detali na wysokie, przy profilu FSR ustawionym na wysoka wydajność, możemy liczyć średnio na 52,49 klatek pod GTX-em i 42,13 pod R9. Po przełączeniu opcji na niskie i przy profilu FSR wysoka wydajność, możemy liczyć na 68,83 pod GTX-em i 53,87 w parze z grafiką AMD. Bez pomocnika w postaci super rozdzielczości Fidelity FX pod GTX-em w detalach średnich uzyskujemy 34,47 kontra 27,72 u czerwonych. Po zjechaniu do niskich widzimy kolejno 42,07 i 35,59. Na koniec testów gra, która pokonała ten zestaw. Tak oto, w cudzysłowie, działają tutaj Obrońcy Galaktyki. I co ciekawe, nie ma absolutnie żadnego znaczenia, jakie opcje ustawimy, jaką rozdzielczość, jakie skalowanie rozdzielczości, czy jaki profil FSR. Gra zawsze chodzi tutaj źle, dławiąc się co chwilę. Minimalna liczba klatek to tutaj 2, a średnio jest ich 26. Ale to pod GTX-em. Pod 380 sytuacja jest zgoła inna. Detale niskie, FSR na profilu wydajność i średnio mamy 64 klatki na sekundę, a w dołku 8.
co nie zachwyca, ale jest to wyraźnie lepszy wynik niż u zielonych. Ten wynik mnie tak zdziwił, że zacząłem kopać i dokopałem się do wyjaśnienia. Okazuje się, że to twórcy gry się nie popisali. No i cóż, jak widzieliście, niespodzianki nie było. GTX z jednym wyjątkiem, zgodnie z założeniem, uzyskał lepszy wynik od grafiki AMD. Jednak nie można powiedzieć, że R9 380X wypadł źle. To cały czas dobra grafika, która również pozwala na zabawę nawet w nowe gry w Full HD. Jeśli więc nagle zabraknie GTX-ów 970 w dobrej cenie, to można się ratować zaprezentowanym Radeonem. Mam jednak pewne obawy związane z tą grafiką. Chodzi o sterownik, który w najnowszym wydaniu już dzisiaj ma 2 lata na karku, a GTX 970 cały czas dostaje nowe stery. W tym rozdziale na szybko przebiegniemy przez kilka gier, które nie mają wbudowanego benchmarka, ale dadzą lepszy wgląd w to, jakie gry można odpalić na tej konfiguracji, bo często są to tytuły nowsze niż te, które pokazałem przed chwilą. Ponownie wszystkie gry odpalam w Full HD. Na ekranie głównym wyświetlę gameplay nagrany pod GTX-em, a w prawym dolnym rogu będzie ten sam kawałek gry pod R9. W Journey to the Savage Planet ustawiłem detale średnie, ale spokojnie mogłem wybrać opcje lepsze. Widzimy od 60 do grubo ponad 100 w obu wariantach. Pod GTX-em o wiele częściej ponad 100 klatek. W remasterze System Shocka ustawiłem średnie detale i jest to maks, na co możemy sobie pozwolić pod Radeonem, bo podczas potyczek klatki spadają poniżej 30. Jeśli miałbym spędzić z tym tytułem dłuższą chwilę na tym sprzęcie, to pewnie zjechałbym z cieniami itd. Pod GTX-em klatki trzymają przyzwoity poziom, ale pomimo wyłączonego VSync-a nie przekraczają 60. Odpalając Sunset Overdrive uświadomiłem sobie, że ta gra ma już 10 lat na karku. Na tym zestawie, niezależnie od karty graficznej, mamy przedział od 60 do ponad 100 i to przy wszystkich opcjach włączonych. Naturalnie pod GTX-em widzimy zwykle większą liczbę klatek. Teardown przy najwyższych opcjach graficznych chodzi na karcie Nvidia zaskakująco dobrze. Zwykle mamy od 50 do 100 klatek. Pod Radeonem widzimy przedział od 30 do ponad 60. W drugiej odsłonie Dirt Rally profil graficzny, na jaki się zdecydowałem, to średni. Dzięki takim ustawieniom pod 970 prawie cały czas ponad 100 klatek, a pod Radeonem przedział od 70 i tylko sporadycznie przebijamy setkę. W Jedi Fallen Order mamy do czynienia z porażką sukcesem. Otóż granie przy detalach średnich bez VSync-a jest niemożliwe, bo momentalnie użycie CPU dobiega do 100% i pojawiają się przestoje. Jeśli jednak zdecydujemy się na ograniczenie klatek do 60, to prawie cały czas będziemy widzieć przedział 40-60 klatek i częściej będzie to ta górna granica, bez przycięć. Na 970 w Expeditions klatki liczymy od 50, na 380 liczenie zaczynamy od 30. Profil ustawień graficznych to wysokie, więc jest jeszcze z czego zrezygnować. W Atomic Heart można grać bez FSR i to przy detalach średnich. Ale o ile w zamkniętych lokacjach klatki będą przybijać pułap 100, to na świeżym powietrzu będzie ich o połowę mniej. Co cały czas jest zadowalającym wynikiem. Przez chwilę myślałem, że gra pozwoli nawet na zabawę przy wysokich detalach, oczywiście przy domieszce FSR-a. Konkretnie wybrałem profil o nazwie Balance. Jednak rezultatem był bardzo niestabilny framerate, sięgający momentami dna, a innym razem przebijający 100 klatek. W Uncharted 4 możemy sobie pozwolić jedynie na detale średnie, bo na więcej i tak nie pozwala ilość pamięci wideo. W testowanej lokacji, która do lekkich nie należy, klatki nie spadały poniżej 30 i bardzo sporadycznie przebijały pułap 50. Dotyczy to obu grafik, zaznaczę jednak, że grafika od AMD radziła sobie odrobiną lepiej z tym tytułem. Aktywowanie FSR nie pomogło i przy poziomie balance rezultat był taki sam przy gorszej jakości grafiki. Klatki potrafią spaść do 30 kilku, ale częściej jest ich więcej. Ale jako iż przeszedłem ten tytuł wiele razy na PS4, gdzie klatki są zablokowane na 30, to nie dramatyzowałbym zbytnio. Średnie detale w Control to max na tej maszynce. Liczenie klatek zaczynamy od 40 i rzadko przebijamy pułap 60. Na GTX-ie oczywiście lepszy wynik klatkowy, ale trzeba przyznać, że karta czerwonych też daje radę. High on Life ku mojemu zdziwieniu nie protestuje, jeśli ustawimy grafikę na detale wysokie. Mieścimy się wtedy w przedziale 40-70 klatek pod Radeonem i nawet o 20 klatek lepiej pod GTX-em i to nawet podczas zawieruchy. FSR na poziomie balance nie dawał pożądanych rezultatów, a grafika zrobiła się wyraźnie brzydsza.
W Days Gone ustawiłem detale średnie i cóż, nawet podczas zabawy w berka z hordą da się grać, z klatkami na przyzwoitym poziomie. To wyglądało bardziej jak odskakiwanie w p*** od hordy niż berek. Sniper Elite 4 działa z klatkami w przedziale od 70 do ponad 100 i to przy wysokim profilu graficznym. W Fumes wszystkie opcje na maksa i klatki... cóż, 200 to poziom startowy i nierzadko przebijamy pułap 300. Aby pograć na tym zestawie w Kingdom Come Deliverance przy detalach średnich, to tak jak w przypadku Jedi Fallen Order, konieczne jest włączenie VSync-a. Po takim zabiegu klatki mieszczą się w przedziale 30-60. Two Point Campus nie jest dynamiczną grą, więc skusiłem się na najwyższy poziom graficzny. W rezultacie możemy liczyć na klatki mieszczące się w przedziale 30-50. Oczywiście wszystko zależy od wielkości kampusu i przybliżenia. Darowałem sobie FSR-a w CS2. Wydaje się on zbędny. Przy najlepszych możliwych detalach podczas zabawy z botami klatki liczymy od 50, jednak często jest ich więcej. W tym przypadku zamiast FSR-a wolałbym chyba zjechać z detalami. Miałem okazję przejść niedawno Gridfalla na Steam Decku, więc z ciekawości sprawdziłem, jak gra zadziała tutaj. Okazuje się, że nawet przy profilu graficznym ustawionym na wysokie detale, liczenie klatek zaczynamy od 50. Na koniec Airborne Kingdom. Suwak z detalami na środku i pod koniec gry z rozbudowaną osadą widzimy przedział 20-60. 20 kilka zdarza się bardzo sporadycznie. Zerknijmy jeszcze na watomierz przy największym obciążeniu. Nie wiem jak wy, ale ja zostałem całkiem pozytywnie zaskoczony tym, jakby nie patrzeć, budżetowym zestawem, który można w dodatku zdobyć jeszcze taniej. Wystarczy przyłożyć się bardziej do polowania i nie stronić od licytacji. Na podobnej konfiguracji z takim oto intelowskim konfidentem, który jest tak naprawdę i7-4790K, zrobiłem 90% filmów na tym kanale. Myślę, że ten fakt i ilość zaprezentowanych gier w tym klipie dowodzi, że czwarta generacja Intela w parze z nie najświeższymi grafikami może cały czas posłużyć do zbudowania peceta do grania w nowe gry, nawet w Full HD, za niewielkie pieniądze. Życie tej platformie z pewnością przedłużył FSR, który choć nie zawsze okazał się pomocny, to w niektórych tytułach podbijał klatki nawet o kilkadziesiąt. Oczywiście znajdą się tacy, którzy za punkt honoru obrali sobie trzymanie się od FSR-a z daleka, bo cenią sobie ostry obraz, nawet jeśli klatek będzie mniej. Jak najbardziej to rozumiem. Ja jednak regularnie gram na C64, więc ostra jak igła grafika nie jest u mnie na szczycie wymagań. Podsumowując, procesor Intela czwartej generacji za cenę pizzy, bez sosów, w parze z grafiką GTX 970 czy R9 380X, jest godny polecenia dla każdego, kto chce złożyć gamingowego peceta niewielkim kosztem. Szczerze mówiąc, ten zestaw wyszedł tak dobrze, że zastanawiam się, czy jest sens robienia peceta za 600 zł, bo zbliżyliśmy się już do tej subtelnej granicy, cenowej, kiedy każdy zadaje sobie pytanie, czy nie lepiej wziąć nowe MOBO i CPU, a resztę podzespołów dokładać z czasem, na przykład lepszą grafikę, czy lepsze RAM, chłodzenie, może dyskiem 2. Chętnie wysłucham waszego zdania. Jak zawsze na końcu dziękuję wszystkim, którzy użyczyli mi swojego głosu, a ochotników zapraszam do kontaktu mailowego. Dzięki za uwagę i do następnego.